powiem Wam szczerze, że nie lubię tej nazwy, która brzmi dosyć szorstko i technicznie. Lubię w niej jedno słowo – naturalne. Kiedy zastanawiamy się, czy NPR jest stworzony przez Boga, my, ludzie wierzący, możemy powiedzieć jasne, wszystko, czym się otaczamy, czym jesteśmy, kim jesteśmy, jest stworzone i chciane przez Boga, więc NPR też się do tego zalicza. Ale również osoby niewierzące, patrząc na swoje ciało, na swoją seksualność, na swoją płodność, też mogą odkryć, że naturalne metody planowania rodziny są stworzone przez matkę naturę. Są nam dane przez los, przez inne siły, dzięki którym znaleźliśmy się na Ziemi. Bo NPR to nie jest coś zewnętrznego, coś dodatkowego. To nie jest jakaś opcja, którą możemy chwycić z zewnątrz, ale to jest w nas. Każdy z nas jest tak stworzony, tak wymyślony przez naturę, że mamy w sobie metody, sposoby regulacji swojej płodności, regulacji poczęcia. Te czasy, w których my żyjemy, to jest ogromny rozrost tego, co jest ekologiczne, naturalne, zgodne z naszą, z naszym naturalnym życiem. Więc warto przy tej okazji poznać coś, co jest w 100% naturalne, ekologiczne, naturalne metody planowania rodziny. Oczywiście one wymagają wyrzeczeń, poznania, są związane z trudem, ale jak chcemy żyć ekologicznie, zielono, pro, to bardzo często te wyrzeczenia są ceną, którą musimy płacić za piękne, zdrowe i naturalne życie.